Witam serdecznie w kolejnym odcinku Studia Agrorewolucji. Moimi dzisiejszymi gośćmi są pan Jacek Skwira, portfolio menadżer firmy Ciechsarzyna. Dzień dobry. Prezes firmy Intermag Hubert Kardasz. Dzień dobry. Oraz współwłaściciel firmy Kal Group oraz współwłaściciel ponad 300 hektarowego gospodarstwa, pan Maciej Szeptycki. Dzień dobry. Panie prezesie, Ukraina przed atakiem i rozpoczęciem inwazji Rosji tam na Ukrainie była spichlerzem Europy. Według wiceministra polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy obszar upraw na Ukrainie zmniejszy się o co najmniej 30%. W tej chwili tak naprawdę rolnicy powinni być w pełni prac polowych. Intermag od kilkunastu lat rozwija biznes na Ukrainie, jest dużym dostarczycielem nawozów i biostymulatorów. Jak sytuacja z punktu widzenia dystrybutorów na Ukrainie tam wygląda, z punktu widzenia ich kontaktów z rolnikami? I jaki będzie miało to wpływ na polską produkcję i ceny żywności w Polsce i w Europie? Ta sytuacja jest olbrzymim wyzwaniem dla całego sektora rolniczego w Ukrainie. My jako firma Intermag rozwijamy naszą działalność w Ukrainie już od ponad 12 lat i w tym momencie posiadamy tam 5-osobowy zespół, który obsługuje naszych klientów dystrybucyjnych i klientów finalnych. Mamy sieć 8 kluczowych dystrybutorów, którzy obsługują praktycznie cały teren Ukrainy. Sytuacja wojenna spowodowała to, że faktycznie na wielu obszarach Ukrainy nie jest możliwe prowadzenie działalności rolniczej. W szczególności dotyczy to wschodu i południa Ukrainy. Nasza przedstawicielka, która właśnie mieszka na północny wschód od Odessy, musiała uciekać z tamtego terenu, ponieważ został on objęty działaniami wojennymi. Jej tułaczka, żeby dotrzeć do Polski, trwała ponad 2 tygodnie. Wiem, że było to bardzo traumatyczne przeżycie dla niej. Na szczęście udało jej się wydostać z tego terenu. Wiemy, że 2 naszych przedstawicieli, z którym praktycznie mamy teraz ograniczony kontakt, zostało wcielonych do obrony terytorialnej. Teraz ich głównym obowiązkiem jest obrona Ukrainy, a nie doradztwo rolnicze. 2 naszych pozostałych przedstawicieli, którzy są już starsi wiekiem, wspierają nas teraz obecnie na terenie Ukrainy, aby w miarę możliwości obsługiwać klientów. Nasi dystrybutorzy, część z nich przynajmniej zdążyła się zaopatrzyć jeszcze przed wybuchem wojny. I wiemy od nich, że działalność rolnicza na tych terenach, które nie są objęte intensywnymi walkami, toczy się. Oczywiście z olbrzymimi trudnościami, ponieważ infrastruktura w wielu miejscach jest uszkodzona, bo nawet tam, gdzie nie ma walk, to niestety są bardzo duże utrudnienia związane z uszkodzeniami infrastruktury, chociażby drogowej, mostów, ze względu na to, że tak naprawdę bombardowania objęły dużo szerszy teren niż same walki. Pomimo to wiemy, że rolnicy wyjeżdżają w pole, robią zabiegi i zapasy, które zostały zgromadzone do tego 24 lutego, topnieją. My już mamy pierwsze wysyłki zrealizowane po 24 lutego na Ukrainę, ponieważ próbujemy jednak obsłużyć naszych dystrybutorów. Transporty jeżdżą, oczywiście mają, przede wszystkim te transporty są związane z pomocą humanitarną, którą my również jako Intermag bardzo mocno wspieramy, ale również są transporty środków do produkcji. Oczywiście dużo mniejsze niż w zeszłych latach. Za pierwszy kwartał nasze wysyłki na Ukrainę są kilkunastokrotnie niższe niż były w zeszłym roku, a był to dla nas bardzo ważny rynek. Naciskamy bardzo mocno na władze Polski, aby wsparły polskich przedsiębiorców, bo głównym teraz hamulcem, aby zaopatrzyć rynek ukraiński chociażby w nawozy dolistne i biostymulatory, to w czym my się, i mikrobiologię, bo również produkty mikrobiologiczne firmy Intermag są dostępne na Ukrainie, ale największym hamulcem to jest brak możliwości zapłaty w tym momencie. My zwyczajowo ubezpieczaliśmy nasze należności w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych i jak wybuchła wojna, niestety KUKE zamknęła wszystkie limity. Uważamy, że KUKE, jak wiemy, jest państwową instytucją, że bardzo dużym wsparciem, które Ukraina otrzymałaby od polskiego rządu, byłoby jednak
przywrócenie tych limitów kredytowych i umożliwienie tym firmom, które mogą funkcjonować, a firmy na zachodniej Ukrainie funkcjonują i obsługują klientów, gdyby te limity zostały odblokowane, mogłyby przynajmniej częściowo powrócić większe dostawy środków do produkcji rolniczej. My szacujemy, że produkcja w Ukrainie ograniczy się znacząco. Myślę, że 30% to są optymistyczne założenia, dlatego że oprócz tego, że zmniejszyły się obszary zasiewów, to jest właśnie bardzo duży problem z dostępnością środków do produkcji, nawozów, środków ochrony roślin, a więc wydajność będzie dużo niższa. Co więcej, również brak jest rąk do pracy, dlatego że duża część mężczyzn, przynajmniej tych w takim wieku, powiedzmy między 20 a 40 lat, została wcielona albo do wojska, albo do obrony terytorialnej i oni nie mogą pracować w polu. Część rodzin również jednak, widzimy to w Polsce, wyjechała nawet z tych terenów, które nie są objęte walkami, jednak uciekła z tamtych terenów z obawy o to, że te walki mogą się bardzo szybko na te tereny przenieść. W związku z tym uważam, że będzie bardzo ograniczona produkcja rolnicza, a to wpłynie znacząco na ceny, w szczególności na ceny płodów rolnych, takich jak zboża, takich jak rośliny oleiste. Wiemy, że Ukraina była numerem jeden, jeśli chodzi o produkcję słonecznika, w top 3 produkcji zbóż, również bardzo istotnym producentem kukurydzy. Już teraz widzimy na giełdach, że te ceny rosną nie o 10-15%, ale o kilkadziesiąt procent. I to jeszcze najprawdopodobniej nie są te docelowe ceny, które będziemy widzieć jeszcze za kilka miesięcy. Ceny kukurydzy już praktycznie zrównały się z cenami pszenicy, co było niespotykane w poprzednich latach. Panie Jacku, z jednej strony wojna na wschodzie, z drugiej strony kryzys energetyczny, zaburzone łańcuchy dostaw. Jak mocno odbiło się to na rynku środków ochrony roślin oraz czy rolnicy mają zagrożenie brakiem dostępności niektórych środków do produkcji ochrony w Polsce? Krótko mówiąc, tak, takie trudności już występują i myślę, że w tym roku będą dalej występowały. To nie narodziło się w ostatnich dniach czy tygodniach z tą sytuacją polityczną i wojną w Ukrainie. To narasta już od kilku lat. Wiąże się to ze zmianami polityczno-ekonomicznymi na Dalekim Wschodzie. To wiąże się z epidemią COVID, która nas od 2 lat nie opuszcza, a wreszcie ze zmianami w strukturze konsumpcji, podaży różnego rodzaju produktów. Rynek dalekowschodni jest coraz bardziej wymagający i tam jest dużo produkowane, ale też konsumowane na miejscu. Stąd też dostawy do innych części świata z rynku tradycyjnie produkcyjnego są mocno ograniczone. Jeżeli do tego jeszcze dołożymy związane z tym trudności logistyczne, związane z wręcz 10-krotnym wzrostem kosztów transportu różnego rodzaju surowców i produktów, to jeżeli weźmiemy cały ten obraz, złożymy w jeden element, to widzimy, że te trudności będą, a w związku z tym ranga jej planowania jeszcze dodatkowo wzrasta, ponieważ trudno jest przewidzieć, jak się ta sytuacja dalej rozwinie i tylko nasza zapobiegliwość może temu w jakimś stopniu zapobiec. Ciechsarzyna jest w takiej oto sytuacji, że dla nas rynek polski jest głównym rynkiem, stąd też myślę, że nasi klienci w najmniejszym stopniu odczuwają te zawirowania. No wiemy, że inni dostawcy, którzy operują na wielu rynkach, mogą mieć różne priorytety. W związku z tym te trudności występują, tak jak powiedziałem na początku, i z całą pewnością będą występować. Panie Maćku, Pana gospodarstwo zlokalizowane jest praktycznie przy samej granicy. Jakie przewiduje Pan ewentualne niebezpieczeństwa, które mogą wystąpić przy tegorocznej produkcji z Pana strony, ponieważ przy produkcji warzyw wysokojakościowych na pewno część kadry pochodziła zza wschodniej granicy. Czy w tej chwili są jakiekolwiek niebezpieczeństwa, jeżeli chodzi o rynek pracowników, czy również jakieś niebezpieczeństwa, jeżeli chodzi o sytuację na wschodzie tak naprawdę, przy samej granicy? Na razie, na szczęście, trzeba powiedzieć, że nie obserwujemy żadnych zjawisk. No najbardziej drastyczne to są oczywiście tragiczne bombardowania czy uderzenia rakietowe w Lwów, czy tak jak się odbyło w poligon koło Jaworowa, no ale one oczywiście poza słyszalnością ich w naszej okolicy, no nic się więcej nie wydarzyło dramatycznego.
Jeśli chodzi o pracowników, no to myślimy o tym w taki sposób jak 2 lata temu, kiedy zaczynał się COVID. To znaczy też był gigantyczny niepokój, no, czy będzie komu przyjechać, czy będzie w ogóle możliwość, żeby pracownicy z Ukrainy przyjechali do Polski. I dzisiaj, tak jak w marcu, czy końcu marca 2020 roku tego nie wiedzieliśmy, tak i dzisiaj w końcu marca 2022 roku nie wiemy, co będzie. I to jest oczywiście sytuacja, która jest bardzo niekomfortowa, bo my musieliśmy podjąć decyzję właściwie już w styczniu o tym, czy rozpoczynamy produkcję, w naszym wypadku, kalafiorów i brokułów, i podjęliśmy ją, że ją rozpoczynamy. Potem przyszła wojna, 24 lutego, i ta sytuacja zrobiła się jeszcze bardziej trudna, no bo ryzykujemy ogromnie, tak? Znaczy w tej chwili, rozpoczynając tą produkcję, ryzykujemy. Trochęśmy zmniejszyli tą produkcję, troszeczkę przestawiliśmy ją bardziej w stronę warzyw okopowych. Może nawet wejdziemy w jakieś rzeczy zbożowe po to, żeby się zabezpieczyć przed sytuacją zbożową. Oczywiście mówię tutaj o jarek, tak? Rzeczach, co albo będzie to pszenica jara, albo kukurydza. Żeby się troszeczkę jakby zdywersyfikować, troszeczkę zmniejszyć ryzyko ewentualnie, gdyby się okazało, że będzie jakiś bardzo duży problem ze zbiorem. No i oczywiście problem główny jest, bo tu chodzi o mężczyzn, tak? No to nie jest też tak, że załoga, która na wypadku naszego gospodarstwa zajmuje się zbiorem, to są sami mężczyźni. To tak nie jest. No nawet bym powiedział, że było po 50% było panów i pań, ale tym niemniej bez panów sobie nie wyobrażamy w ogóle możliwości zorganizowania tego procesu, bo tam są po prostu, oprócz samego zbioru, no, który dziewczyny fantastycznie to robią, czasami może nawet im łatwiej, bo są drobniejsze i bliżej do ziemi, mówiąc krótko, mniej się kręgosłup męczy, tak fizycznie o tym opowiadając, ale też są wspaniałymi pracownikami i z niesłychaną oddaniem i sercem pracują przez od wielu lat. No ale są takie czynności na polu, no, które po prostu wymagają siły fizycznej, no, takiej brutalnej siły, gdzie trzeba coś podnieść ciężkiego, choćby taśmociąg do zbioru kalafiora i ciężko sobie wyobrazić, że same dziewczyny sobie z tym dadzą radę. My mamy oczywiście to szczęście, że jeszcze to nas jakby, tak powiedziałbym, podtrzymuje na duchu, że tam mamy tak bardzo dużo pracowników, też po prostu Polaków. I to właśnie mężczyzn, więc liczymy na to, że ta część załogi polska, no, będzie wstawi się, jak powiem, w pełnej gotowości, a może się uda też jeszcze parę osób więcej pozyskać. No i zobaczymy, może trzeba będzie więcej osób, ale bardziej będzie to żeńska załoga. No to na razie takie myśli są, a może będzie tak jak w 2020 roku, no, że przyjdzie jakieś rozwiązanie i przede wszystkim, że ta wojna się skończy. Oczywiście. Panie prezesie, ceny nawozów drożeją. Część fabryk, na przykład w Norwegii, wygasiły produkcję. Czy jest zagrożenie w tej chwili, na obecną chwilę, że nawozów mineralnych albo nawozów dolistnych zabraknie? Jest bardzo trudno przewidywać przyszłość. Nie przewiduję jakichś drastycznych braków, dlatego że system dystrybucji wygląda tak, że zamówienia na sezon wiosenny 2022 roku były składane przez naszą dystrybucję jesienią. I myśmy się przygotowali pod kątem zaopatrzenia surowcowego jeszcze jesienią. To zaopatrzenie przedsezonowe w tym momencie się kończy i tak naprawdę sieć dystrybucji jest w pełni zaopatrzona w to wszystko, co zamówiła jeszcze jesienią. Teraz jedynie niepewność wynika z tego, jaki będzie miał przebieg sezon wiosna 2022, to znaczy ile będzie domówień w trakcie sezonu, jak będzie wyglądała ta dynamika związana z popytem na nawozy dolistne. One oczywiście znacząco zdrożały, tak jak wszystkie nawozy, bo one bazują bardzo często na tych samych komponentach, co te nawozy mineralne. W wielu naszych produktach jest i azot, i fosfor, i potas. One bardzo zdrożały, ale zdrożały też bardzo mikroelementy, a w szczególności takie dodatki, które poprawiają ich pobieranie. Wchłanialność. Czynniki kompleksujące, czynniki helatujące, one też bardzo mocno zdrożały. I teraz nie wiemy, czy klienci, jak oni zareagują na nowe ceny, czy będą być może substytuować nawożenie mineralne nawożeniem dolistnym, które jest jednak bardziej efektywne, ale wiadomo, że z oczywistych względów również technologicznych nie jest możliwe w pełni zastąpienie nawożeniem dolistnym nawożenia doglebowego, więc żyjemy pod bardzo dużym znakiem zapytania. Paradoksalnie tutaj sytuacja związana z wojną na Ukrainie zwiększyła dla nas dostępność surowców i nawozów, ponieważ zaopatrując się również na ten sezon, braliśmy pod uwagę sprzedaż na rynkach wschodnich, które stanowią około 15% naszej sprzedaży. Mówię to o Ukrainie i również Rosji, do której również nie wysyłamy towarów. Więc w tym momencie duża część tego zaopatrzenia będzie przekierowane w kierunku innych rynków, w tym również rynku polskiego, więc
Myślę, że z punktu widzenia Intermagu z dużą prawdopodobieństwem mogę powiedzieć, że produktów nie powinno zabraknąć i będziemy się starali obsłużyć wszystkich klientów w tym sezonie. To bardzo dobra wiadomość. Sytuacja w terenie, czyli deficyty wody, już dają się we znaki rolnikom. Technologia ochrony w trudnych warunkach to ogromne wyzwanie. Jak podejść do technologii ochrony przed chorobami i szkodnikami w tak trudnym sezonie? Tak, są już pewne symptomy suszy. Generalnie Polska posiada raczej gleby umiarkowane i lekkie, więc to ryzyko jest bardzo duże, aczkolwiek w tym momencie trudno jest o tym przesądzać. To, co jest pozytywne, to to, że oziminy są w dobrej kondycji, dobrze przezimowały, są przygotowane do rozpoczęcia wegetacji. Oczywiście łagodna zima sprzyjała występowaniu chorób, więc pewne choroby już zaczynają się budować. Stąd też przygotowanie się do sezonu i reagowanie na to, co się może wydarzyć, jest kluczowe. Tak jak powiedziałem, 2-3 lata temu relatywnie bezśnieżna zima spowodowała w późniejszym sezonie wegetacyjnym olbrzymią suszę, ale rok temu po również słabych opadach zimowych przyszły dobre opady w kwietniu, w maju, czyli w tych miesiącach krytycznych dla upraw ozimych i jarych oczywiście. Wówczas te plony były dobre bądź też bardzo dobre. Pogoda jest sama w sobie wdzięcznym tematem, więc trudno tutaj coś spekulować. Zatem znowu odwołam się do tego, co już powiedziałem wcześniej, znowu do dobrego przygotowania się, planowania i reagowania, bo musimy pamiętać o tym, że zawsze w produkcji, w tym produkcji roślinnej decyduje czynnik, który jest minimum. Oczywiście, jeżeli będzie to woda, to tylko nawadnianie. Natomiast jeżeli mówimy o środkach ochrony roślin i o dużej presji chorób i szkodników, które mogą znacznie zredukować plon, to tutaj musimy o tym pamiętać, że musimy być gotowi do reagowania. Oczywiście powszechna opinia twierdzi, że środki produkcji znacząco zdrożały. Ja myślę, że paradoksalnie w przypadku nawozów te wzrosty są większe, bo energochłonność jest większa. Natomiast w przypadku środków ochrony roślin te wzrosty cen relatywnie były nieduże. Jeżeli odnosimy się do poziomu inflacyjnego, to myślę, że zbliżony do obecnie panującej inflacji w Polsce. Oczywiście poza kilkoma przykładami środków ochrony roślin. Natomiast generalnie środki produkcji, jeżeli chodzi o środki ochrony roślin, nie zdrożały. Stąd też zasadność ekonomiczna ich stosowania przy tak wysokich cenach, czy to pszenicy 1800 zł, czy rzepaku powyżej 4000 zł, wydaje się wręcz niezbędna, tak, żeby uzyskać dobry bądź też bardzo dobry wynik ekonomiczny. Szczególnie, że presja chorób, a tak naprawdę też odporność przy zmniejszonym nawożeniu może być większa niż... Tak, z całą pewnością może azot akurat sprzyja, im wyższy poziom nawożenia azotowego wiemy sprzyja rozwojowi, jest bardziej atrakcyjny dla szkodników, ale także choroby łatwiej się rozwijają. Natomiast zaburzenie dostarczania potasu, czy fosforu, czy mikroelementów z całą pewnością osłabia roślinę, a jeżeli organizm jest słabszy, zatem jest bardziej podatny na atak wszelkiego rodzaju patogenów. Także to jest słuszna uwaga. Wiemy, jak radzić sobie już z technologią ochrony. Monitoring przede wszystkim i oczywiście pełna ochrona. Jak nawozy dolistne, jak biostymulatory, jak mikrobiologia mogą pomóc w tak trudnych warunkach osiągać odpowiednie zwroty z inwestycji? Ja myślę, że rolnicy przy tak wysokich cenach płodów rolnych, a z drugiej strony przy tak wysokich cenach środków do produkcji muszą naprawdę zadbać o to, aby ten zwrot z inwestycji nastąpił. Na przykład azot jest tak cennym teraz składnikiem pokarmowym, że trzeba zrobić wszystko, żeby on był jak najlepiej wykorzystany przez rośliny. I tutaj na pewno bardzo mogą pomóc nawozy mikroelementowe, bo właśnie mikroelementy stanowią kluczową rolę w gospodarce azotem w roślinie. Tak? Są składnikiem, czy inicjują szereg przemian enzymatycznych w roślinach, które towarzyszą właśnie w gospodarce azotem i poprawiają jego wykorzystanie w roślinie. My również od dłuższego czasu koncentrujemy naszą uwagę nie tylko na samej roślinie, ale na środowisku, w jakim ta
roślina rośnie, a więc na mikrobiologii rolniczej i na środowisku glebowym. I tutaj odpowiednie zabiegi agrotechniczne, ale również dostarczenie mikroorganizmów mogą poprawić zarówno strukturę gleby, jak i również tą taką pojemność sorpcyjną, a więc wolniejsze odparowanie wody z gleby. Przecież mikroorganizmy w istotny sposób przyczyniają się do tego, że wzrasta poziom substancji humusowych, węgla organicznego w glebie, a to przekłada się na jakby silniejsze związanie wody również i lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z gleby. Również biostymulatory w tych trudnych warunkach mogą bardzo pomóc. Z jednej strony są biostymulatory, które pomagają lepiej wykorzystać składniki pokarmowe z gleby, stymulują ich lepsze pobranie, co jest w szczególności ważne w przypadku ich mniejszego zaopatrzenia w te składniki pokarmowe w glebie. Takim przykładem jest nasz biostymulator Titanit. A z drugiej strony mamy biostymulatory, które mają sprawdzoną funkcjonalność, jeśli chodzi o zwiększenie odporności na suszę. Takim produktem jest na przykład Optisil, który zaaplikowany do rośliny dolistnie zdecydowanie zwiększa jej odporność na suszę i spowalnia odparowanie wody bezpośrednio z rośliny. Także na pewno odżywki dolistne, biostymulatory i mikrobiologia w tych trudnych warunkach mogą rolnikom bardzo pomóc osiągnąć dobre plony. Panie Maćku, nakłady na produkcję, jak słyszymy, wzrosły drastycznie, szczególnie jeżeli chodzi o nawozy mineralne, dolistne mniej, środki ochrony roślin, ale wszystko drożeje. Ceny zbóż poszybowały do góry. Kukurydza, rzepak, wszystko osiąga tak naprawdę bardzo wysokie ceny w skupie. Jak to się ma do rynku warzyw? Czy warzywa również tak szybko drożeją i do tak wysokich poziomów? Na razie tego nie zauważyłem. Czyli wzrost cen tych produktów, które my sprzedajemy w sezonie, w okresie zimy i wiosny, one zachowują się, powiedziałbym, podobnie, czyli jest naturalnym, że im bliżej jesteśmy przednówka, albo wręcz już zbliżamy się do nowych zbiorów, czyli tu wchodzimy właśnie w kwiecień, maj, naturalny sposób te ceny rosły zawsze. Natomiast na pewno w styczniu i w lutym ceny nie tych produktów, które myśmy sprzedawali, czyli powiedziałbym tu o cebuli, pietruszce, marchwi, one nie były wyższe niż byśmy jakoś drastycznie wyższe, które nawet odzwierciedlały do pewnego stopnia wzrost inflacyjny. Oczywiście 24 lutego przestawił parę rzeczy, ale to też nie spowodowało, że ceny tego wzrosły. I to jest oczywiście jakiś element naszego niepokoju o to, co będzie się działo w sezonie 2022 roku. No na ile konsumenci i w szczególności sieci handlowe zrozumieją, że te nakłady, które my ponosimy już w tym roku na produkcję, one znacznie wzrosły. I tu wymienię, może żeby patrząc z mojej perspektywy, tak, czyli tego, może powiem, prawie że końca tego łańcucha, a może zupełnie końca, czyli na co myśmy wydali więcej pieniędzy. No na pewno są to nawozy mineralne. To jest jeden element, który z całą pewnością podrożał i co byśmy nie robili, myśmy zapłacili za nie więcej i mało tego, musieliśmy zapłacić za nie wcześniej, czego normalnie nie robiliśmy, czyli w zasadzie kupiliśmy te nawozy już jesienią ubiegłego roku. Na całe szczęście, żeśmy je kupili wtedy. Tak, teraz. Ale pieniądz w czasie też się liczy. To jest tak, że to spowodowało na przykład taki efekt, że pewne inwestycje musieliśmy zatrzymać, bo musieliśmy przeznaczyć środki, które byśmy normalnie wydali na inwestycje, na przykład budowę profesjonalnego magazynu nawozowego, nowego, mieliśmy to w planach. Nie ma tego magazynu i nie będzie w tym sezonie, bo po prostu musieliśmy kupić nawozy zawczasu i przeznaczyć te pieniądze, żeby nie stracić płynności, nie możemy sobie pozwolić na to. Druga rzecz, paliwo, o tymśmy nie powiedzieli, ale paliwo, które w tej chwili, ropa nawet w hurcie, którą my kupiliśmy pierwsze parę tysięcy litrów, po pierwsze najpierw nie było dostępne, a wreszcie mogliśmy ją kupić po trzech tygodniach, no ona jest prawie po 8 zł. W zeszłym roku płaciliśmy 5 z ogonem, no to jest wzrost na poziomie 60%, 70% ceny paliwa. I to na pewno się przełoży i to nie widać, żeby miało być lepiej. No, ja tego paliwa spalimy znowu tysiące czy nawet dziesiątki tysięcy litrów w ciągu roku i będziemy musieli za niego zapłacić więcej. Czynnik, na którym na pewno nie zaoszczędzimy, bo po pierwsze taką mamy politykę, a po drugie to jest oczywiste, że tak się wydarzy, to będą płace. I one też będą wyższe, bo to nie ma tak nic za darmo. No, inflacja rośnie i czy pracownicy przyjadą z Ukrainy, czy to są nasi polscy pracownicy, no będziemy pewnie musieli zapłacić im więcej w tym roku. A przy produkcji warzyw, zwłaszcza nieokopowych, najdroższym czy największym składnikiem kosztu produkcji jest po prostu polska praca. Ona jest ciężka i wymaga godziwego wynagrodzenia. Ci ludzie po prostu muszą utrzymać własne rodziny, a płacą więcej za na przykład kupienie chleba. Więc ten czynnik inflacyjny wpłynie też i na tą cenę.
reasumując, chcę powiedzieć, że warzywa będą droższe w roku 2022 i czy nam się to podoba, czy nie, po prostu, no bo jedyne jest rozwiązanie takie, my możemy przestać je sprzedawać. Znaczy to jest taki rozwiązanie, ale wtedy przyjdziemy do problemu głodu. Po prostu ludzie będą musieli w Europie zapłacić więcej za to, za co płacili do tej pory mniej i to będą również warzywa. One będą droższe. Jak się cena ukształtuje, nie wiemy, bo mamy wolny rynek. To jest oczywiste, więc to zobaczymy. Czy jest zagrożenie w opłacalności produkcji? Jest i większe niż było do tej pory. I to mówię jako człowiek, który jest raczej dosyć optymistyczny co do tego całego procesu produkcyjnego. Jest, dlatego że jest duża niepewność rzeczywiście, jak ukształtuje się cena tych poszczególnych płodów na świeżym rynku, w szczególności w zbliżającym się roku. Jeżeli ona będzie taka, jak była w zeszłym roku, to prawdopodobnie ta opłacalność będzie, znaczy tej opłacalności wręcz już nie będzie. Albo na przykład my nie będziemy mieli środków inwestycyjnych, znaczy będzie to po prostu wegetacja. A my musimy też pewne rzeczy odnawiać, musimy zmieniać park maszynowy, bo się rzeczy psują. Tak? No to jest pytanie, gdzie jest ta granica działalności. Już nie mówię o takich rzeczach, jak powiedziałem, na przykład no, potrzebujemy nowego magazynu nawozowego, żeby coś ulepszyć, coś poprawić, na przykład zbudować takie rzeczy jak fitobaga. Na przykład chcemy go zrobić, ale nie mamy na razie pieniędzy. Tak? Chcielibyśmy go mieć, ale go nie ma. I to będą takie skutki, które no, będą w dłuższym terminie, być może uda się je zrealizować, ale na pewno musimy to na dzisiaj odsunąć. Bardzo panom dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku Studia Agrorewolucji.